Józefa, swego rocznego zbioru, a także o prawieniu się świętym i błogosławieństwo dla rolników, którzy ciężko pracowali, aby ziarno mogło sprawić. Dla nas wszystkich nie zabrakło chleba poprzedniego. Witam wszystkich serdecznie na tej mszy świętej zaproszonych gości na czele z Panem Wójtem, Przewodniczącym Rady i wszystkimi, którzy zechcieliśmy dzisiaj przybyć, abyśmy mogli się modlić i składać Bogu dziękczynienie. Na początku tej mszy świętej przeprośmy Boga za wszystkie nasze grzechy, abyśmy mogli godnie w niej uczestniczyć. Panie, przez Ciebie wszystko zostało powołane do istnienia. Ty podtrzymujesz i nasze życie. Zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, Ty uczyłeś nas, abyśmy zawsze byli wdzięczni za wszystkie dary Boże i nigdy ich nie nadużywali. Zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie, Ty kazałeś nam prosić o chleb powszedni i sprawiedliwie dzielić się z Nim, z innymi ludźmi. Za brak miłości zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Chwała na wysokości Bogu. Na ziemi pokój ludziom.
Czytanie z mądrości Syracha. Złość i gniew są obrzydliwościami, których trzyma się grzeszny. Tego, kto go mści, spotyka pomsta od Pana. On grzechy jego dokładnie zachowa w pamięci. Odpuść przewinę bliźniemu, a wówczas, gdy błagać będziesz, zostaną ci odpuszczone grzechy. Gdy człowiek żywi złość przeciw drugiemu, jakże u Pana szukać będzie uzdrowienia? Nie ma on miłosierdzia nad człowiekiem do siebie podobnym. Jakże błagać będzie o odpuszczenie swoich własnych grzechów? Sam, będąc ciałem, trwa w nienawiści. Któż więc zyska dla niego odpuszczenie grzechów? Pamiętaj o rzeczach ostatecznych i przestań nienawidzić, o rozkładzie ciała, o śmierci i trzymaj się przykazań. Pamiętaj o przykazaniach i nie miej niewinności bliźniego, o przymierzu Najwyższego i dalej obrazy. Oto Słowo Boże. I am a
Zawsze. Modlimy się szczególnie w święto Matki Bożej Siewnej, aby tegoroczne zbiory Pan Bóg pobłogosławił, dał wzrost. Bo wiemy, czym jest kataklizm suszy, powodzi, huraganów, trzęsienia ziemi. Wówczas następuje głód. Wówczas człowiek obumiera. Nie ma środków do życia. Kiedy zachwieje się tę harmonię w przyrodzie. I jak co roku prosimy Boga najpierw o zasiew, wzrost, a dzisiaj przychodzi nam dziękować za zbiory i plony. Tak jak co roku. Kiedy winniśmy pamiętać o podziękowaniu. Ten, kto umie prosić, umie też dziękować. I odwrotnie. Kto umie dziękować, umie też i prosić. I kiedy zwracamy uwagę, że nie wszystko zależy od przyrody, bo też są ważne relacje i harmonia między ludźmi. Jeżeli jest zgoda, poszanowanie, wówczas jest praca i współpraca. Wtedy również można mieć większy owoc, zebrać większy plon. Zależy to zatem od harmonii w przyrodzie i od harmonii między ludźmi. I dlatego dzisiaj Jezus do nas mówi szczególnie o tej harmonii między ludźmi, o tej relacji. Nie może być wśród was złości i nienawiści. Złość i gniew są obrzydliwościami, których trzyma się grzesznik. Dzisiejsza liturgia słowa poucza nas i mówi nam jedno. Bóg jest miłosierny i ty taki masz być. Kropka. To jedno zdanie winniśmy zapamiętać i wynieść z tej świątyni, z tej Eucharystii i to będzie już bardzo dużo. To właśnie często, kiedy przychodzimy i mówimy właśnie o tych sprawach, relacjach, łatwiej jest nam przebaczać, wybaczać, darować tym, którzy nam zawinili i proszą o to. Wybaczyć tym, którzy zawinili zło i nie przyznają się do tego. Którzy przyjęli to jako zasadę swego życia. I tam mówi dzisiejsza przypowieść, o której Jezus do nas mówi. Że Królestwo Boże jest podobne do pewnego dłużnika, który był winien 100 tysięcy talentów. Na dzisiaj możemy to przełożyć, że był to dług wartości około 340 ton złota. Zawrotna suma. I darował mu Pan, bo go prosił. Symbolizuje tutaj tego Pana Bóg. Ale kiedy ten współsługa, ciesząc się, że został mu darowany tak wielki dług, nie umiał wybaczyć swemu bratu, który wobec niego był dłużny zaledwie 100 denarów, a jeden denar to wartość dnia pracy robotnika niewykwalifikowanego.
I co Pan Jezus, władca, robi? Z powrotem zasądza mu dług, który mu darował, bo nie umiał też wybaczyć swemu bratu. Kiedy my prosimy Boga o miłosierdzie, musimy też być miłosierni, bo inaczej to wszystko będzie nam zwrócone i Królestwo Boże zamknięte. O łaskę wybaczania musimy prosić Boga. Nikt jej nie ma samego z siebie. To jest łaska. To jest Boża łaska, która nam daje, o ile chcemy. Jeżeli nie umiecie przebaczyć serca swemu bratu, Ojciec mój niebieski podobnie wam uczyni. Trudna jest nauka Jezusowa, ale radykalnie możliwa tylko dla tych, którzy pragną przy Bogu żyć i być, nie oglądając się na innych. To właśnie my musimy dać świadectwo Bożej miłości, czasami po ludzku przegrać, wystawić się na pośmiewisko, czasami nawet ponieść ofiary jak Jezus. Krzyż jest symbolem chrześcijaństwa. To nie jest tron zwycięstwa. To jest miejsce hańby, której Jezus umarł na Golgocie i wszyscy przychodzili i drwili, wytykali go palcami, pluli, mówili kłamca. Jednak prawda zwyciężyła po 3 dniach zmartwychwstania. Czy jesteś na tyle silny wiarą, aby doczekać się poranka zmartwychwstania? Czy chcesz wszystko załatwić tutaj na ziemi? To jest błędna droga. Należy walczyć o sprawiedliwość, ale nie ostateczną. Ostateczna będzie w dzień sądu przed miłosiernym Bogiem. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego. Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przez wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony się do braterstwa ludzi i niósł wszystkim przebaczającą miłość.
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Aby schłócone rodziny zaznały radości przebaczania i pojednania. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Aby skłócone narody zawarły prawdziwy pokój i umiały wielkodusznie wybaczać sobie krzywdy. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Aby zgoda i przebaczenie panowały w polskich rodzinach, a w naszych zakładach pracy zgoda, sprawiedliwość i wzajemne przebaczenie. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas wszystkich, za rolników, za pracujących na roli, aby Bóg błogosławił i obdarzył ich wszelką łaską, wdzięcznością i wynagrodził za ich trud poświęcenia, zdobywania chleba powszedniego dla nas wszystkich. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Boże Ojcze, gdy przebaczyłeś i darowałeś nam dług naszych win, wysłuchaj Twojego ludu, który dostąpiwszy miłosierdzia, prosił Cię o siłę i pomoc, by przebaczając bliźnim, okazywał się prawdziwym Twoim ludem, niosąc światu miłość i przebaczenie przez Chrystusa, Pana naszego. Abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali,
Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, Ty stworzyłeś wszystko, co jest na świecie i sprawiłeś, że zmieniają się pory roku. Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i poddałeś mu wszechświat godny podziwu, aby w Twoim imieniu panował nad całym stworzeniem i chwalił Ciebie w Twoich dziełach przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego z wszystkimi aniołami chwalamy Ciebie z radością wołając: Święty, 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 stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Markiem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Módlmy się.
do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij jego pokojem i doprowadź do pewnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Amen.
niebieskiego dam, przeniknie nasze dusze i ciała, aby stale kierowała nami łaska, a nie nasze upodobania. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pierwsza część dzisiejszej uroczystości dobiega końca. Mszy świętej przed błogosławieństwem jeszcze poświęcę wieniec dożynkowy, który w zeszłe lata zawsze każde sołectwo przynosi swój, ale dzisiaj w ograniczeniach liczebnościowych i też ilościowych mamy ten przedstawicielski gminny. Dziękuję wszystkim za uczestnictwo, modlitwę i też obecność na tej dzisiejszej Eucharystii. Ci godni księże, proboszczu Marku, w imieniu władz samorządowej gminy Budani, w imieniu wszystkich rolników serdeczny Bóg zapłać za odprawienie dzisiejszej mszy w intencji dziękczynnej za rolników gminy Budani. Szczęść Boże i Bóg zapłać. Naszej pracy w polu i w ogrodach. Prośmy Boga, aby je pobłogosławił i nagrodził trud pracujących. Wszechmogący Boże i najlepszy Ojcze, Ty pozwalasz ludziom uprawiać ziemię i wydobywać z niej coraz to nowe plony. Ty poleciłeś synom narodu wybranego przynosić do kapłanów owoce ziemi i snopy zebranego zboża. Przyjmij dziękczynienie za tegoroczne plony i pobłogosław przyniesione tutaj dary, nowe wieńce, korony żniwne, owoce i warzywa. Spraw, aby Panie, aby nie zabrakło nikomu w tym roku pożywienia. Wspomagaj swoją łaską wszystkich, którzy pracowali na roli, a nas naucz dzielić się Twoimi darami z każdym, kto będzie w niedostatku. A po doczesnym życiu niechaj nas, niosących pełne naręcza dobrych uczynków, przedstawi Tobie Najświętsza Dziewica Maryja, najdoskonalszy owoc ziemi, abyśmy zasłużyli na przyjęcie do wiecznego szczęścia, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Oh,
Dobry, panie Jurku. Coś ci pomóc może?